Siemoneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I dzisiaj coś, co było całkiem niedawno, czyli Tasty Planet. Zapraszam was bardzo serdecznie. Okej, tak więc w ostatnim odcinku zagraliśmy sobie 5 mapek? Chyba 5 mapek. Dzisiaj zagramy kolejne kilka, nie wiem dokładnie ile, bo jak wiecie, jest to dość zależne od czasu każdej mapki, więc zobaczmy, jaką pierwszą mapkę na dzisiaj będziemy mieli, jak się będzie nazywała. Nazywa się Bones, czyli kości, i na brąz trzeba 2-5, czyli dość krótka mapka. Zobaczymy. Okej, tu znowu jesteśmy bardzo szybkim kurzykiem. Dawno już w sumie nie grałem w tą gierkę. Nagrałem pierwszy odcinek dla was jakiś tydzień temu i no i nie nagrywałem od tej pory. Teraz nagrywam sobie, właśnie sobie usiadłem. Jest w sumie dość późna pora, bo jest prawie 24, czyli nigdy chyba nie wiem, czy tak późno nagrywałem samemu przynajmniej, więc trochę jest mi dziwnie gadać tak dość głośno w domu, kiedy wszyscy śpią. Pewnie jest to dość dziwne. Okej, ale ja nie mogę tutaj właśnie niczego znaleźć. Okej, już wiem, że muszę zjadać kostki. Ale czy już takie mogę? Mogę. Czy tutaj mogę zjeść jakąś kostkę? Nie. Czy tutaj mogę... No, halo? Czy... No... Czy mogę zjeść tutaj? Tutaj? Nie. Czyli tutaj coś mogę zjeść. O, mogę zjadać te kwiatki. Ale już czasu raczej dobrego mieć nie będę. Już raczej na pewno. Co tu mogę zjeść? Tu jest kolejny kwiatek i kostki. Dobra, kostka. Co tu jeszcze jest? Kwiatki, kostki. No już nawet takie większe całkiem kostki mogę zjadać, więc to jest całkiem spoko. No zobaczcie, to już są całkiem duże kości. Nie powiecie chyba, że nie. Co tu dalej? Te kości też i kręgosłupik. Czaszek jeszcze zjadać nie mogę, ale resztę już chyba... O, okej, tą czaszkę mogłem już zjeść, więc całkiem spoko. Dobra, i co tutaj mogę zjadać? Mogę zjadać te czaszki, mogę zjadać tutaj jakieś kości, kolejne rzeczy, wszystko już jest takie małe w sumie dla mnie. Ja też jestem całkiem mały, mam 23 cm, to jakim cudem mam 23 cm, a zjadam te kości dinozaurów? Może to są jakieś małe dinozaury? Na to wygląda, bo 23 cm to nie jest zbyt dużo, jak na, wiecie, na to, co, czym jesteśmy, bo w sumie ja nadal nie wiem, czym ja jestem, jakąś bakterią chyba. Albo kurzem. Znaczy, no mi to wygląda na kurz, ale to jest jakaś bakteria z pewnością. Dobra, zjadamy tutaj rzeczy jak zawsze. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Czy te mogę zjadać? Nie. Audi jeszcze nie mogę. Ha, ha, ha. Jak zawsze, śmieszne żartki, żartki Manoika to najlepsza sprawa w życiu. Myślę, że każdy po to żyje, żeby słuchać tych śmiesznych żartów. I zaraz będzie już końcóweczka. Zjemy jeszcze kilka dużych rzeczy, typu to... Typu tutaj dojem i co jeszcze? To i... Aha. I muszę dojeść te rzeczy, które zostały, bo inaczej nie wygram tej mapki. Nie, dojem to i wygram. I koniec mapki. Oczywiście, nie zdobyliśmy żadnego pieniążka, nic, ale czas nie był wcale taki zły, jak mi się wydawało. Więc zobaczmy, jak nazywa się kolejna mapka. Dino Time. 4,10 na brązową monetkę, więc zobaczymy. Dobra, jak jesteśmy z powrotem, już chyba kiedyś byliśmy na tej mapce, pamiętam to jak dziś, chociaż to było już z tydzień temu, więc mogłem zapomnieć, ale jednak pamiętam, widzicie? Jednak ludzie, ja tutaj dbam o to, żeby pamiętać takie rzeczy, bo to jest dla mnie bardzo ważne. No, ja wiem, że dla was też to jest ważne, więc staram się pamiętać. Dobra, tutaj są ćmy, jak na finale Mistrzostw Europy, to chyba każdy widział, każdy wie, o co chodzi. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo jeżeli ktoś nie oglądał finału Mistrzostw Europy, to w sumie nic się nie stało. Ale tego szczura, czy co to jest, wolałbym uniknąć, więc zjadajmy sobie te tutaj grasshoopery, czyli zielone te. Ja nie pamiętam już nawet, jak to się nazywa. Świerszcze, dobra, nazwijmy to kosiponiki? Koniki polne? Tak to się chyba nazywało. Zawsze jak nagrywam właśnie tą grę, czy... Tasty Blue, jak nagrywałem, to zapominałem nazw takich kompletnie podstawowych zwierzątek typu wieloryb. Nie mogłem sobie przez x odcinków przypomnieć, jak nazywa się wieloryb, a wieloryb nazywa się wieloryb. Tak, i mówiłem po angielsku whale. Można i tak pewnie, można i tak. Dobra, kiedy ja będę mógł zjeść tą ćmę? Taką już mogę zjeść, tamtych jeszcze nie mogę, więc zobaczymy. Mamy 13 cm, czyli dalej to nie jest jakoś mega dużo, a już jesteśmy całkiem sporym skurczybykiem. Chciałem powiedzieć kurczybykiem, ale no kurczyć to my się jeszcze nie zamierzamy. Dobra, i przyspieszenie. Przyspieszenie, tam coś latało, takiego dużego, nie wiem, jakiś szczur. Co to są za jakieś kurde rzeczy? No ludzie, dino... A, bo to jesteśmy w dinozaurowych czasach, no i tutaj jakiś dinozaur za nami będzie biegał, widzę. I są dość szybkie, jak to prawdziwe krokodyle. No w sumie krokodyl to też jest jakiś tam potomek dinozaurów. Niby krokodyle też żyły w tamtych czasach, kiedy dinozaury... Czy to prawda, to ja nie wiem.
ale tak się mówi. One za nami gonią, ale chyba nie robią nam krzywdy, bo ludzie, czemu one nie robią nam krzywdy? Zawsze nam takie zwierzątka robiły krzywdę, teraz nam nie robi. Dobra, uciekajmy, uciekajmy, chociaż nie mam przed czym tak naprawdę, bo tak jak mówiłem, to mnie wcale nie krzywdzi, ale za mną biega. Może on chce się pobawić na przykład. Tak też może być. Dobra, mogę zjadać żółwie, więc teraz tutaj się najem troszeczkę. I kiedy będę mógł zjeść jakieś takie poważniejsze zwierzątko? Tu zjadłem roka. Tak, zjadłem już roka, chociaż jestem kurde na YouTubie kilka miesięcy, to już pożarłem roka. Bardzo śmieszny żarcik ma, no. Po prostu roki zrywać. Ha, 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 ha. Dobra, zjadłem tego szczura, znaczy tego dinozaura, który mnie ścigał, więc gdzie jest więcej? Potrzebuję więcej tego typu pokarmu. Come on, chłopaki. Chłopaki i dziewczyny, szybko. Proszę mi tutaj dostarczyć. No jak nie chciałem, to biegało za mną mnóstwo tych rzeczy, a teraz nie biega w ogóle nic. Czemu? O, jesteś. Dokładnie ciebie miałem na myśli, ty też nie uciekniesz. Mogę zadać coraz więcej dinozaurów. Ha, 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 kolejny bardzo śmieszny żarcik. Widać, że o 12 w nocy mam dość specyficzny humor. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Zobaczymy, czy będę więcej nagrywał o tej godzinie. To wszystko się okaże po nagraniu tego odcinka. To jakiś Tyrannosaurus Rex. Tylko czemu one mnie nie... Jezu, ile tu jest tych rzeczy. Po prostu, no, dinozaur goni dinozaura. A to co, jakieś takie... Jezu, jaki wielki. Ale to roślinożerca. To nie powinien mi zrobić większej krzywdy. Taką przynajmniej mam nadzieję. Ufam mu. Na razie mu ufam, ale no mu, jak wiecie, nadzieja i ufność matki głupie. Więc mogę się na tym przejechać. Mogę. Tylko co ja... Przydałoby się zjeść coś większego niż te małe. Coś większego niż te małe. Typu takie. Na przykład ciebie bym chciał zjeść, ale jeszcze ci nie mogę zjeść. Czemu ty mi zjadasz pokarm, człowieczku? No come on, no. Czemu ja jego nie mogę zjeść? Tego jest dużo, więc chcę zjadać wszystko, co się tylko da. Już mam ponad 2,5 metra. To już jest tak, no solidnie bym powiedział, solidnie. Czemu ja spadam? Aha, czyli one robią mi krzywdę, tylko ja nie mam słuchawek, bo zapomniałem założyć i po prostu nie słyszę. A poza tym w Tasty Blue było... Na czerwono się świecił ekran czy tam coś i wtedy było widać, że mnie ranią. Czyli ja nie mogę sobie tak tutaj bezprawnie, znaczy bez żadnych zmartwień latać. Tylko no muszę się jednak martwić. Dobra, czy to już będzie koniec? Jeszcze nie, to już jest koniec. I jest brązowa monetka. Zawsze spoko, zawsze cieszy. Więc przechodzimy do kolejnej mapki. Beware of Deinosuchus, czyli kurde, uważaj na... Strzeż się Deinosuchusa. Nie wiem, co to jest Deinosuchus. 3,25 na brązową gwiazdkę. I czym jest Deinosuchus? Czy ja mogę sobie iść właśnie... no tak, takiej mapki to się nie spodziewałem po tej grze. Patrzcie, chodzę sobie po liliach wodnych. I chodzę po wodzie, więc całkiem spoko. Znaczy, no po liliach chodzę, więc nie chodzę po wodzie, ale lilie są na wodzie, jak sama nazwa wskazuje, więc tak jakby chodzę po wodzie, no. Można tak to ująć. I co, tak będę cały czas? Nie. Przyszedłem sobie na kolejną, na drugą stronę rzeczki, czy co to tam było. No raczej ocean, czy może to nie było. Tam wychodzą stamtąd żółwie, ale to jest plaża, więc to powinien być jakiś takie coś ciekawszego. Pewnie będę mógł płynąć w którymś momencie i zjadać te lilie, albo i nie. Na razie muszę się tutaj nakarmić tymi kamieniami i tymi mniejszymi szczurkami. Na razie będę zjadał kamienie, a potem wrócę po tamte szczurki. Tutaj jeszcze są żółwie, których jeszcze zjeść nie mogę. Niestety, ale pewnie w późniejszym terminie będę mógł je też zjeść. Dobra, tutaj biegałem te szczurki, co to jest, nie wiem nawet jak to się nazywa. Ciężko mi to przeczytać i tyle, i w sumie tyle z moich zmartwień. Czy jest coś jeszcze, co mogę zjeść, żeby zacząć zjadać coś? Nie, czyli muszę tam wrócić i zacząć zjadać więcej tych szczurków. A szczurki idą stąd, więc muszę tutaj sobie poczekać. Dobra, kiedy będę mógł zjadać żółwie? Jeszcze jestem za mały. Gdzie? O, tutaj coś mogę zjeść. Dobra, patyk mogę zjeść. Ja już mogę zjeść żółwia, niestety nie. Ale tutaj są jeszcze więcej tych szczurków. Dobra, szczurki to zawsze fajna opcja. Czyli szczurki wychodzą stamtąd i z tej samej praktycznie wysokości, tylko że po drugiej stronie mapki. Jak widzicie, zmieniamy swój kolor na kolor otoczenia. Tutaj zjem te dwa patyki. Czy już teraz będę mógł zjadać żółwie? Mogę. Dobra, super. Czyli jak mogę zjadać żółwie, to już myślę, że to pójdzie bardzo szybko. Chyba że mapka się jeszcze otworzy, co jest dość prawdopodobne. Właśnie, o tym też mówiłem. Mapka się otworzyła, a ja muszę tutaj zjadać różne rzeczy. Powiem wam, że akurat te gry tego typu, czyli Tasty Planet i Tasty Blue,
są bardzo fajnym treningiem takiego gadania, szybkiego gadania, dużej ilości gadania, bo tutaj jednak trzeba coś gadać, żeby to było jakieś entertaining. Wiadomo, mógłbym to wycinać, tak jak to robiłem wcześniej, ale no nie zawsze chcę. Mam ochotę czasem po prostu pogadać, mam ochotę wam nie wycinać, bo jak wiecie, montowanie, jak już tyle czasu się robi te filmy, no może to nie jest jakoś bardzo dużo, ale no jednak każdy z tych filmów musiałem dość sporo montować, które robiłem, to strasznie męczy po pewnym czasie, więc na przykład bardzo się cieszę z serii tego typu, bo mogę po prostu sobie usiąść, tylko wyciąć jakieś tam malutkie części typu zmiana mapek i w ogóle i mam spokój tak naprawdę, mogę to sobie wyrenderować, a w tym czasie zająć się czymś innym typu rodzina, typu miniaturki czy cokolwiek innego, naprawdę, no wiecie, no w życiu jest dużo pięknych rzeczy do zajmowania, dziewczyna, rodzina, inne pierdoły. A tak jak dużo oprawiałem swoje filmiki, to niestety musiałem spędzać praktycznie całe dnie na to. Dalej w sumie spędzam całe dnie, ale to teraz dlatego, że chcę, bo mam wakacje i chciałbym się, znaczy taki był plan od samego początku, kiedy zacząłem YouTube i zaczęło to wychodzić, że w wakacje po prostu przysiądę, zamiast iść do pracy i gdzieś zarabiać, to przysiądę nad kanałem, bo naprawdę idzie to bardzo fajnie i fajnie byłoby wykorzystać to, że wam się to podoba i... No i wiecie, no i dać siebie jak najwięcej w tym czasie. Ja bardzo lubię takie challenge sobie stawiać, ja naprawdę nie lubię takiej stagnacji, nie lubię być średniakiem. Ja lubię robić rzeczy dobre i taki mam zamiar, taka jest moja misja na YouTubie, żeby robić rzeczy dobre. I żeby robić rzeczy dużo i żeby wkładać to dużo serca. Myślę, że każdy z was to widzi, ale jestem kurde rozgadany w nocy. No powiem wam, że chyba wszystkie moje odcinki zacznę nagrywać w nocy. Koniec mapki, 3.37, niestety bez żadnego pieniążka, ale w sumie to nie wiem, czy mnie to dziwi, czy nie, bo szło mi całkiem dobrze, więc przechodźmy do kolejnej mapki. Egg Thief, czyli złodziej jajek. Muszę zjeść 110 jajek, dobra, ale gdzie są jajka, bo nie widzę jajek, halo? No to nie są jajka, gdzie są jajka? Proszę pana, to są kurde kwiatki. Czyli co, najpierw muszę zjeść kwiatki, a żeby urosnąć pewnie do takiego poziomu, że będę mógł zjeść jajka? Nie, no to też nie są jajka. Tu gdzie są jajka? Przepraszam, czy ja popsułem tę grę? Tak mi się wydaje, że chyba się gra popsuła, bo no tutaj nie widzę żadnych jajek. Widzę tutaj dużo kwiatków. Ale jajek to ani jednego nie widziałem jeszcze. Halo? Czy ja popsułem grę? Nie no wątpię, no przecież ja nic nie zrobiłem. Wydaje mi się, że najpierw muszę zjeść po prostu te kwiatki, tak? Kwiatki, może nawet wszystkie. O właśnie, i teraz urosnę i teraz będę... No dokładnie, kurde, czyli jednak nie popsułem gry. Dobra, muszę zjadać te jajka, zjadłem 8. Potrzebuję znaleźć kolejne jakieś tutaj legowisko. Tutaj mamuśka broni ich, ale ja tutaj jestem szybszy, no. Dobra, tu jest kolejne, tutaj bardzo dużo jajek, wszystkie. Muszę catch 'em all, kurde. Jak Pokémon Go będę atakował. Dobra, ciebie się nie boję, bo ty mi nic nie robisz, bo tu nie chodzi o rośnięcie. Gdybym rosnął, to pewnie bym się tobą przejmował, ale obecnie nie. Dobra, jestem jeszcze większy, więc łatwiej będzie mi te wszystkie jajka widzieć. No przesuń tą swoją grubą dupę. Dobra, tutaj wszystko... miałem to za jednym razem zjeść, niestety się nie udało. Tutaj też... powiem wam, że w tą grę bardzo się przyjemnie gra na padzie. Lepiej niż na klawiaturze, zdecydowanie. Bardzo przyjemnie gra się na padzie. Ja w sumie w mało gier lubię grać na padzie. Kupiłem pada tylko po to, żeby grać w GTA. Okazało się jednak, że nie chcę grać w GTA na padzie. Znaczy, grać w GTA to nie na padzie, ale żeby... Wiecie, jak wyścigi robimy, to żeby na padzie sobie grać, żeby nie było słychać kliknięć i takich innych typu rzeczy. Myślałem, że po prostu lepiej mi się jeździ na padzie, zawsze mi się lepiej jeździło na padzie, ale tym razem tak nie jest. Potrzebuję jeszcze 4 jajek, a... no halo? Czy ja gdzieś zostawiłem jakieś? Nie, tam coś było. Dobra, co ja tam... Nie, tutaj nic nie ma. Czyli co, zostawiłem gdzieś jakieś jajka? Nie, o, tutaj są. Dobra, czyli te dokończę i będzie koniec. Ale no raczej nie wygram żadnego medalu, bo długo mi to zajęło, dokładnie. Więc zobaczymy, jeszcze jedną mapkę zrobimy i to będzie już koniec. Bigger than dinos, czyli większy od dinozaurów. 3.45 chyba było na brązową monetę, więc spróbujemy. No bardzo fajnie nam na razie idzie. Znaczy no... Zależy co kto myśli. Co kto ma na myśli mówiąc, że bardzo fajnie, bo jeżeli ktoś patrzy na to, jak idzie nam pod względem... jakim względem? Jak idzie nam pod względem monet, to idzie nam naprawdę słabo, ale jeżeli patrzymy na to, jak idzie nam pod względem zabawy, to idzie nam świetnie, prawda? No dokładnie, więc proszę tutaj nie marudzić,
nie marudzić, gdzie są kolejne dinozaury, które mogę zjeść. Tego mogę zjeść, tutaj te dwa też mogę zjeść. Czy coś jeszcze? Nie wiem, raczej nie mam. 1,5 metra. I mało pokarmu. Jak mam rosnąć, kiedy ich jest więcej? Taka była piosenka. Tylko nie wiem, czy dokładnie, no nie wiem, że tam było, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Były takie śmieszne memy, kurde, w Mistrzostwach Europy, jak były. I tam ktoś dostał czerwoną kartkę, a nie, to jakiś Fellaini był. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Chociaż nie wiem w sumie, czemu to było śmieszne, bo nie oglądałem tamtego meczu. Ale pewnie z jakiegoś powodu to było śmieszne, prawda? Tutaj wezmę tego, no niestety te inne drapieżniki też podjadają nam nasze tutaj zdobycze, więc to jest taka typowa walka o pokarm. Ten jest jeszcze za duży, a kiedy będzie, o kurde, no cały czas mnie biją, więc ja cały czas tutaj maleję. Dobra, tego zjem. Co tutaj jest do zjedzenia? To, ale to jest jeszcze za małe, nie jest za małe, ale to jest za duże, żeby, kurde, no jest za małe, żeby urosnąć na tyle dużym, żeby zjadać te większe. Myślę, że to jest dość logicznie wytłumaczone. Zjadam kolejne tutaj małe rzeczy, ale mogę też już te większe, ale no nie jeszcze na tyle większe, żeby naprawdę tutaj poszaleć na tej mapce. Więc no niestety, trzeba to powoli, no to tak jak z YouTube'em, trzeba to wziąć powoli, trzeba to zrobić tak jak należy, a nie się śpieszyć, panowie, nie się śpieszyć. Dobra, 2,66, mogę zjadać już takie nawet większe dinoski. Więc to jest całkiem spoko, ale chciałbym zjadać już takie Tyrannosaurusy Rexy i ostatecznie chciałbym zjeść tamtego dużego, ale nie wiem, czy to mi się uda. Tutaj, no chciałbym zjeść tego z tą tarczą, bo on jest taki w sumie rozmiarów tych innych, więc czemu jego, o, mogę już go zjeść. Dobra, nie było tematu. Powiększyła nam się mapka, tylko co nam to dało? No, dało nam to, że jest więcej pokarmu i więcej łatwo dostępnego pokarmu. Tego niestety jeszcze zjeść nie mam. O, mogę już zjeść tego Tyrannosaurusa, więc spoko. Śmieszne jest to też właśnie, że one, kiedy widzą, że się zbliżamy do nich, to próbują zawracać i próbują uciekać. To jest całkiem, myślę, że śmieszna perspektywa patrzenia na to wszystko. Ja naprawdę muszę tutaj spory urosnąć, bo ja mam 6 metrów. O, mogę już zjadać te takie wielkie, co jedzą te rośliny. Ja mam już 6 metrów, a dalej nawet połowy tego nie zapełniłem. Dobra, mogę zjadać już tutaj rzeczy. Myślę, że teraz już szybko pójdzie. Nie wiem, wątpię, że już będzie się rozbudowywała mapa, no bo tak naprawdę nie ma to już większego sensu, bo teraz bardzo szybko już się rośnie. O nie, jednak się rozbudowała. Co mnie zaskoczyło w sumie, patrzcie, lawa jest nawet, tutaj jakiś wulkan pewnie był czy coś, bo ja zjadam sobie tutaj te roślinki, chociaż oczywiście wolałbym zjadać, ej, no czemu to jest za małe? O co chodzi? Chciałbym zjadać te rekiny, to może nie, ale chciałbym zjadać dinozaury, a muszę zjadać jakieś roślinki, trochę taki wstyd. Dobra, mogę zjeść gdzieś tutaj jakąś, tutaj, dobra, no jak już teraz tak poleciało, to myślę, że już, no właśnie, teraz poleci już wszystko i wszystko będziemy mogli zjeść, tutaj, takie ślaczki sobie porobimy i to już będzie koniec, moi państwo, w dzisiejszym odcinku, to już będzie the end, to już będzie wsio, wszystko. Niestety znowu bez żadnego medalu, no tak jak już mówiłem wam przy okazji Tasty Blue, nie gram w te gry po to, żeby być najlepszym, po prostu mam tutaj, bardzo przyjemnie mi się gra, bardzo przyjemnie mi się zjada i nie staram się być najlepszy, więc tak, to by było na tyle. Tak więc no dzisiaj też zrobiliśmy 5 mapek, tak akurat wyszło. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie suba, na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się, pa pa!